Kochani, witam się z Wami serdecznie z ogrodu. Ja dopijam kawusie, mamy ranek, ja jestem jeszcze w piżamie, ale to nic. Witam się z Wami serdecznie, u nas jest fajna pogoda, powiem Wam cieplutko, tylko że nie ma słonka. No tak tutaj jest właśnie, niedaleko jest morze i dlatego to słonko, myślę, że tak może przyjdzie później, bo tutaj, wiecie, jak jest morze, to tak szybko się zmienia tam właśnie pogoda i powiem Wam, że to słonko wychodzi dość mozolnie, tak słabo, słabo mu to idzie, ale nie o tym, ptaszki pięknie ćwierkają. Dopijam kawusie i zaraz Wam chcę zrobić fajną przebitkę na coś, a dacie mi o tym, dacie mi znać pod spodem, pod filmami, czy Wy lubicie to. Kochani, od rana do kawusi, proszę bardzo, łosoś. Od rana do kawusi. Nie, przychodzę do Was, bo chciałam Wam pokazać ogólnie, jak ładnie wygląda ryba irlandzki łosoś. My kupujemy zawsze, tak nie wiem, po 5-7 kg. Robimy sobie w torebkach jednorazowych takie porcje na 6-7 sztuk. Ja mam ręce umyte, więc widzicie, jak ładnie się prezentuje. Bardzo dużo mięska mam. I tak jak mówiłam, porcjujemy sobie w torebeczki takie jednorazowe, śniadaniowe po tam 6-7 sztuk i mamy na obiadki. I powiem Wam, że my to kupujemy, jeździmy raz chyba w miesiącu. Pan na takim ryneczku właśnie sprzedaje w lodzie, w takich styropianowych pudełkach i to się mega opłaca. Ja powiem Wam, że jak mieszkam w Irlandii, ja nigdy nie kupiłam w sklepie łososia, dlatego że bardzo się nie opłaca. Jest to droga ryba, a na takim właśnie targu pan jak sprzedaje tak po 7 kilo czy ileś, to się bardzo opłaca. W porównaniu jak w sklepie byście kupiły na przykład z 3, nie wiem jak są pakowane, ale na przykład po 3 takie płaty, to powiem Wam, w ogóle się nie opłaca. I chciałam Was zapytać, czy Wy jecie ryby i czy lubicie, i dajcie znać, jak jest u Was z łososiem, bo ja ogólnie osobiście bardzo lubię łososia. Dobra, lecę robić śniadanie, bo ten łosoś jednak chyba nie wygląda za apetycznie przed śniadaniem, no ale nie o tym. Będę go zaraz przyrządzać i zrobię Wam przebitkę, jak ja przyrządzam łososia i co do niego dodaję. No i troszkę czasu upłynęło, więc widzicie, tutaj jeszcze jest właśnie w soku, jest ten łosoś, ale już go wyjmuję. Tutaj mam taką brytwannę wyłożoną folią, bo powiem Wam, że na tych brytwannach mi się najlepiej, ja nie wiem, czy to mi się wszystko tu zmieści. Kurczę, ja chyba będę musiała, a może mi się zmieści, nie wiem. Zobaczymy. Powiem Wam, że na tych brytwannach najlepiej mi się wszystko właśnie smaży. Kurczę, zmieści mi się czy nie? Nie, no chyba musi się zmieścić. Ja pierniczę, jakie tu duże kawały są. Nie wiem, będę musiała go trochę przesunąć, kurczę. O, w ten sposób. Tu jest taki mniejszy. A tu jest ość. Kurczę, ale mi się tu narobiło, dziewczyny. Okej, no nie będę już w nic innego przekładała, bo już mi się, powiem Wam, nie mam czasu na takie rzeczy. Ale tak jakoś uformuję i miejmy nadzieję, że się wszystko zmieści. Okej, tutaj mam, widzicie, tyle aż było soku, więc już go wylewam. I tak się prezentuje. I tak się prezentuje łosoś. I co ja teraz, kochane moje, dodaję do niego? Pierwsza sprawa to będzie taka przyprawa do ryb z prymata. Wiem, że to nie jest zdrowe, ale powiem Wam, że tutaj w tej przyprawie są tak świetne, powiem Wam, skład bardzo fajny,
że powiem Wam, co tutaj jest. Sól, cebula, gorczyca biała, czosnek, pomidor, owoc kolendry, cukier, natka pietruszki, kwas cytrynowy, pieprz czarny, nasiona kopru, kurkuma, imbir, pieprz biały. Bardzo fajny skład, powiem Wam, tych ziół. Bardzo w ogóle ryba ma tak świetny smak. Ja do każdego rodzaju ryby dodaję tą przyprawę. Zerknijcie sobie, dziewczyny, ale jest po prostu pyszna. A, bo tutaj jeszcze jest napisane, że jest przyprawa do ryb nie tylko i owoców morza. I dlatego ma taki świetny skład, bo i pietruszka jest, i imbir, i no tak jak mówiłam, kolendra bardzo duży jest. Bardzo ciekawy jest skład. No i tak się tutaj sobie posypię tą jedną przyprawą. Drugie dodaję oczywiście zawsze koperek. Koperek jest u mnie zawsze. Ja do jajecznicy też uwielbiam. Uwielbiam właśnie do tej rybki. Do rybek też bardzo uwielbiam. I troszkę jeszcze pieprzu sobie dodam. Tu mam pieprz cayenne. Powiem Wam, że te opakowania mnie tak denerwują z Lidla, bo tak, tutaj jedna część, jak już się otworzy, to już się nie zamknie, nie? Bo bardzo na ściankach się osadza ten pieprz i powiem Wam, że nie można później tego zamknąć. Muszę sobie chyba kupić jakieś pojemniki takie i będę przesypywała po prostu ten pieprz, bo to tak niekomfortowo, kurczę, wygląda i to cały czas jest otwarte. I co ja jeszcze dodaję na koniec? Zgadnijcie, dziewczyny moje, co ja mogę dodać jeszcze na koniec do tak pięknego, przyrządzonego łososia? Oczywiście masełko, naturalne masełko, ale to wiecie, nie tak za dużo, tylko tak po troszku. Tu mam taki kawałek tej kostki, może myślę, że starczy. Ja po prostu tak na wierzch, o, widzicie. Będę tak dziabać i będę nakładać, bo to się tak fajnie później rozpuści to masełko i powiem Wam, że to jest przepyszne, jak to masełko się podczas ciepła rozpuszcza. O, już się nie mogę doczekać, jak będę jadła tego łososia. Ja powiem Wam, dajcie znać, czy lubicie, bo nie każdy jest powiem Wam, smakoszem łososia lub ryb. O właśnie, bo mam też widzki, które na przykład nie lubią owoców morza. Dziewczyny, krewetki właśnie wiem, że nie lubią, bo już mi tam wspominały, a dajcie znać, czy lubicie rybki w sensie łososia. No i tak się prezentuje, ale powiem Wam, że nie mogę się już doczekać. W ogóle ten łosoś, tutaj nie mogę Wam zrobić przebitki, ale tego mięsa jest tak dużo, on jest taki grubas. Bardzo ładna rybka. I tak się prezentuje już gotowe do włożenia do piekarnika. Ale dziewczyny, ja jeszcze zawsze z góry przykrywam to folią, drugą częścią folii, ponieważ ja mam taki piekarnik, który mega przypieka. Więc ja nie chcę, żeby mi się to przypiekło i przykrywam z góry sobie folią, ale będzie pysznie, kurde, ale będzie pysznie. No i przykrywam z góry folią i wkładam do piekarnika. Zobaczymy po wyjęciu, jak będzie wyglądała rybka. I tak polanego łososia sosem. I tak polanego łososia sokiem z cytrynki zostawiam na jakąś chwilę, żeby to po prostu przeszło wszystko. No, kochane moje, wyjęłam już z piekarnika po 20 minutach. I tak się prezentuje już upieczony łosoś. No, po prostu. Coś cudownego, a zapach się po prostu roznosi po całej kuchni. I powiem Wam, że tak jak Wam mówiłam, że na wierzchu, co położyłam, to masełko tak pięknie się roztopiło. Widzicie, tutaj jeszcze sobie pływa. O Jezu, jak to cudownie wygląda, a zapach cudowny. Już mam ochotę zjeść, ale nie, bo co dopiero zjadłam śniadanie. Więc dziewczyny moje kochane, ja tak przyrządzam właśnie łososia, ale za chwilę się jeszcze do Was odwrócę, żeby się z Wami pożegnać.
No kochane, witam się z Wami po drugiej stronie kamery, już trochę ogarnięta, ale tak jak widzieliście, obiadek był, obiadek, no łosoś wyszedł przepychota. Powiem Wam, ja zawsze tak robię, tak samo właśnie go wykonuję, taki sam mam przepis, sama sobie to po prostu tak wymyśliłam, że to będzie takie, wiecie, do ryby, raczej masełko, koperek, przede wszystkim sok z cytryny, no i jest. I co Wam jeszcze, kochane, chciałam się zapytać Was. A właśnie, wiecie co, zaczęłam robić takie treningi, ćwiczenia bardziej spalające na tkankę tłuszczową z brzucha, bo ja mam bardzo z tym problem i kółko. Wiecie co, ja to kółko już jest bardzo długo, bo to jest kółko Marcina. On mega umie na tym robić. Wpiszcie sobie na YouTubie ćwiczenia z kółkiem na partię brzucha. To po prostu ja jestem na razie taką osobą praktykującą. Już powiem Wam, że te mięśnie są takie bardziej wzmocnione, bo to trzeba najpierw do tego ćwiczenia trzeba bardzo wzmocnić mięśnie brzucha, albo jak już macie wzmocnione. I powiem Wam, że ja, wiecie jak to wykonuję, nie jadę z tym kółkiem tak do końca sobie, bo bym nie wstała, tylko zatrzymuję się tutaj na futrynie od właśnie ściany i to mi tak pomaga. Ja to robię tak na klęcząco i tak sobie jadę z tym kółkiem i powiem Wam, że tak czuć brzuch, że to jest po prostu czad, czad nieziemski. Chodzę w podkoszulce, bo dzisiaj mamy tak, wiecie co, nie ma słońca, ale tak jak Wam mówiłam, jest bardzo tak ciepło, duszno. No i co? I tylko przyszłam do Was już z tym kółkiem, żeby Was zapytać, czy ćwiczycie z kółkiem, czy lubicie te ćwiczenia. Ja po prostu teraz zrobiłam takie 3 serie po 10, to tak mi brzuch boli, aż mi jest niedobrze. Ale to wiecie, mniejsza o to. No dobra, no to będę się z Wami żegnać, to będzie taki krótki filmik, chciałam tylko Wam pokazać przepis na mojego łososia, bo łosoś to jest taka ryba delikatna, taka fajna, ja lubię bardzo, no i chciałam się z Wami podzielić, więc przesyłam moc buziaków, zapraszam Was do kciukowania, komentowania, zapraszam również do subskrypcji, bo będzie mi bardzo miło, Wy już wiecie, że ja się powtarzam, ale tak to jest na tym YouTubie, że po prostu no przy weekendzie uciekają mi osoby, no nie wiem jak to jest możliwe, raz mi dodaje, raz mi odbiera i jak już przy weekend przychodzi, to na przykład zabiera mi 2-3 osoby, a jak kończy się weekend już tak w poniedziałek, to z powrotem wracają te 2-3 osoby, ja nie wiem dlaczego tak mi YouTube to robi, no ale pod skrzydła mi strasznie podcina, ponieważ te moje wyświetlenia to są bardzo niskie, bardzo niskie. Ostatnio fajny filmik nagrałam dla Was, jak byłam w górach Wicklow. Był, no po prostu widoki przecudne, no ale jednak YouTube nie lubi chyba takich osób jak ja, nie wiem, ale powiem Wam, że będę to robić, będę. Ja Wam to wspominam, może to być dla Was denerwujące, albo, a dla mnie jest to nie denerwujące, tylko smutne, bo ja się staram, staram, a po prostu dupa wychodzi, o tak powiem. No, ale chcę to dla Was robić, chcę Wam pokazywać widoki, jakie są przepiękne w Irlandii. No i będę to robić. No, a Wam życzę miłego dzionka, wszystkiego dobrego na nowy weekend i do następnego. Trzymajcie się. Pa!